Cześć, witam Was wszystkich. Kontynuujemy nasze przygotowania do egzaminu maturalnego z historii oraz w ogóle powtórka maturalna, czy powtórka historyczna. Słuchajcie, dzisiaj to, co maturzystom i w ogóle historykom może sprawić wiele problemów, mianowicie historia powszechna nowożytności. Zobaczcie proszę, że to jest okres od końca wieku XV do przełomu wieku XVIII i XIX. No moglibyśmy powiedzieć, że tak naprawdę to tylko wiek XVI, XVII i XVIII. Tylko i aż. Zwróćcie uwagę, że im bliżej współczesności, tym tej faktografii jest więcej, a faktografia wpływała bardzo mocno i była także efektem wzajemnie przenikających się różnych czynników politycznych, ekonomicznych, militarnych. Okres nowożytności to, słuchajcie, podział w kościele na kościół protestancki i kościół katolicki, to ukształtowanie się nowych systemów politycznych, które nazwano systemami absolutnymi, absolutystycznymi. Więc to są ważne elementy. Podkreślam wiele szczegółów w relatywnie krótkim okresie historycznym. No bo cóż to jest wobec 1000 lat starożytności. Ale przejdźmy do konkretów. Słuchajcie, biorąc pod uwagę ten współczynnik, to słowo mi się zaczęło ostatnio całkiem mocno podobać, współczynnik, co najczęściej trafia się na maturze z nowożytności, z historii powszechnej, to proponuję, żebyście przygotowując się do egzaminu maturalnego skupili się na następujących elementach. Zaczynamy od roku 1492, a właściwie od wypraw, które miały na celu znaleźć nową drogę do Indii i zbadać pomysł, że jednak Ziemia nie jest płaska, tylko jest kulą. I między innymi, wychodząc naprzeciw tym poglądom, jak Państwo wiecie, jak wiecie wszyscy, to Portugalczycy kontynuowali swoje wyprawy wzdłuż zachodniego wybrzeża Afryki i w końcu Vasco da Gama pod sam koniec wieku XV dotarł do Indii, odkrywając właśnie tę drogę wzdłuż Afryki, opływając Afrykę, dotarł do Indii, czyli Europejczykiem, który jako pierwszy dotarł, opływając Afrykę w okresie nowożytności do Indii, czyli znalazł tę nową drogę, był Portugalczyk Vasco da Gama. Generalnie ten kierunek geograficzny preferowali Portugalczycy. Zobaczcie proszę, na przykład moja ukochana Madeira to jest portugalska. No właśnie dlaczego? No bo to jest efekt tego poszukiwania drogi wokół Afryki do Indii. Ale monarchowie hiszpańscy wybrali inny kierunek, a właściwie podróżnicy, właściwie ci, którzy chcieli odpowiedzieć na pytanie, czy Ziemia rzeczywiście jest kulą, oni namówili królów hiszpańskich, monarcha hiszpańskiego do poparcia wyprawy na zachód. I jak wiecie, tym najbardziej znanym odkrywcą był Krzysztof Kolumb, Genueńczyk. Pamiętajcie, Genueńczyk, który wypłynął z Hiszpanii na zachód i w drugiej połowie, pod koniec właściwie 1492 roku, bo to był październik, no to w październiku, dotarł do wysp. My już wiemy, że to były wyspy Morza Karaibskiego, taka jest dzisiaj nazwa, ale Kolumb był przekonany, że dotarł do Indii. Nie musicie pamiętać, że to był październik. Pamiętajcie, 1492. Chociażby też dlatego, że jak wiecie, o czym żeśmy już wielokrotnie rozmawiali, data ta jest uznawana za koniec średniowiecza, początek nowożytności. Właśnie te nowe poglądy na świat, że świat jest kulisty, później zostanie to udowodnione wyprawą Ferdynanda Magellana. No on sam, jak wiecie, nie przeżyje, ale statki, które wróciły z jego wyprawy, jednoznacznie udowodniły, że Ziemia to jest kula. Pamiętacie, gdyby się w źródle pojawiła jakaś grafika, jakiś rysunek, że ktoś tam sobie siedzi, czy jakiś pokój i będzie globus. I będzie pytanie, czy
ten rysunek mógł powstać w drugiej połowie XVI wieku, albo czy mógł powstać w epoce renesansu, no to tak, ponieważ właśnie mamy ten wskaźnik w postaci tego globusa, który pokazuje, że Ziemia jest okrągła. Zwróćcie proszę na to uwagę. Inne wydarzenie, o którym już dzisiaj wspomniałem, przed chwilą wam wspomniałem, to właśnie podział kościoła chrześcijańskiego z zachodniego na kościół katolicki i kościół protestancki. I to z faktografii, co powinniście wiedzieć, na co proponuję zwrócić uwagę. Wystąpienie Marcina Lutra, 1517 rok, ostatnie dni października, i Luter w 95 tezach zaproponował reformę Kościoła. Przede wszystkim powrót do Pisma Świętego, że właśnie Pismo Święte jest podstawą do zbawienia. Nie uczynki, a wiara są podstawą do zbawienia. To są słowa Marcina Lutra z jego znakomitych 95 tezach. Znakomitych, ponieważ one proponowały reformę. Jak Państwo wiecie, ta reforma, ta propozycja reform w swojej realizacji z bardzo różnych przyczyn doprowadziła do konfliktu w Kościele. Lutrowi, w cudzysłowie, udało się przeżyć. Zobaczcie, zupełnie inaczej niż 100 lat wcześniej. Jan Hus, który za swoje poglądy zapłacił życiem, został spalony na Soborze w Konstancji, ale ten poparcie dla 95 tez Lutra ze strony książąt państw niemieckich, to wszystko spowodowało, że w cesarstwie doszło do wojen na terenie religijnym, bardzo krwawych wojen. To wszystko spowodowało, że książęta, którzy poparli tę doktrynę Lutra i zasady nowego kościoła przez niego opracowane. Pamiętajcie, że to jest ten kościół luterański, to kościół luterański, kościół ewangelicko-augsburski. Ewangelicko-augsburski. Pokój w Augsburgu, 1555 rok, zasada cuius regio, eius religio, czyli czyj kraj tego religia, ta tolerancja dla władców, zgoda cesarza na protestantyzm, na luteranizm. We Francji ideę Lutra analizował wykładowca Uniwersytetu Paryskiego Jan Calvin. On także, opierając się na analizie Pisma Świętego, opracował zasadę predestynacji, czyli przeznaczenia, i dokładając tę zasadę predestynacji do głównych zasad Lutra, czyli Pismo Święte, odrzucenie papiestwa, odrzucenie tych zasad, które zostały przygotowane i wprowadzone przez Kościół w okresie średniowiecza, to wszystko spowodowało, że zwolennicy Jana Calvina utworzyli nowy odłam kościoła protestanckiego. Ten odłam nosi nazwę kościoła ewangelicko-reformowanego. Kościół ewangelicko-reformowany. I tu przy Janie Calvinie na pewno mogą, znaczy na pewno, no mogą was zapytać o noc świętego Bartłomieja w 1572 roku we Francji i o konsekwencje. Może się pojawić pojęcie hugenoci, no właśnie zwolennicy poglądów Jana Calvina. Jeśli chodzi o ten okres drugiej połowy wieku XVI, to dwukrotnie, jeśli dobrze pamiętam, w arkuszu maturalnym pojawiło się pytanie dotyczące Wielkiej Armady, czyli próby dokonania inwazji na Anglię przez króla hiszpańskiego Filipa II Habsburga, to rok 1588, i obrona Anglii, król Anglii Elżbieta Pierwsza, Elżbieta Wielka, udało się Anglikom obronić swoją niepodległość. Klęska Wielkiej Armady to gdzieś może się pojawić. Jeśli chodzi o wiek XVII, no to w wieku XVII takim bardzo ważnym wydarzeniem, otwierającym w ogóle w bardzo mocny sposób wiek XVII, była wojna trzydziestoletnia. Rok 1618, bitwa pod Białą Górą, wcześniej defenestracja praska.
i etapy wojny 30-letniej, zakończenie wojny 30-letniej w roku 1648 traktaty westfalskie, które ostatecznie godziły się na protestantyzm, na tolerancję, pełną tolerancję religijną w Europie Zachodniej. To jest ten okres wojny, właściwie etapu wojen, wojny 30-letniej. 1618-1648, defenestracja praska, bitwa pod Białą Górą. Jeśli chodzi o wiek XVII, także to, o czym już wspominałem, mianowicie ustroje polityczne. Ustroje przede wszystkim w tej płaszczyźnie absolutyzmu, czyli taka forma ustrojowa, w której to monarcha sprawował najwyższą władzę ustawodawczą, najwyższą władzę wykonawczą, sądowniczą, którego władza była niepodważalna. Silna armia, rozbudowana administracja, bardzo ważne pojęcie przy absolutyzmie, mianowicie merkantylizm, który miał chronić gospodarkę danego państwa. Tutaj myślę o Francji, ale także podobne zasady merkantylizmu na przykład stosowano w Prusach. Najbardziej takim przykładowym monarchą absolutnym był Ludwik XIV z dynastii Bourbonów. Ludwik XIV, Król Słońce, Wersal, no symbole absolutyzmu. Pamiętajcie także, proszę, że personalnie absolutyzm możemy łączyć z królami Prus. Przede wszystkim z Fryderykiem II, który ma przydomek w historiografii Wielki, monarcha absolutyzmu oświeconego. Absolutyzm oświecony, czyli połączenie tej idei absolutyzmu z racjonalizmem, a przede wszystkim z formą administracyjną, wojskową, że tu, w tym absolutyzmie oświeconym, monarcha to najważniejszy urzędnik państwowy. Monarcha absolutyzmu oświeconego to także Habsburgowie, to Maria Teresa i Józef II. No w Rosji Piotr I i Katarzyna II, zresztą jeśli wiecie, a wiecie pewnie o tym, że w Rosji każdy z monarchów, który reformował Rosję, to był monarcha oświecony ze względu na olbrzymie zacofanie polityczne, ekonomiczne, cywilizacyjne Rosji. Ten wiek XVII, jeśli chodzi o historię powszechną, to także początek tworzenia się takich podstaw kapitalizmu. To zobaczcie, że budowanie imperiów kolonialnych francuskiego i brytyjskiego, to w Anglii monarchia parlamentarna, to rewolucja angielska, to Oliver Cromwell, to ścięcie Karola I Stuarta i ogłoszenie Anglii republiką w 1649 roku. To w 1660 roku restauracja Stuartów, czyli powrót Stuartów na tron angielski. To w końcu, jeśli chodzi o Anglię, wspaniała lub bezkrwawa rewolucja lata 1688-89 i ukształtowanie się systemu monarchii parlamentarnej angielskiej, w której król panuje, ale nie rządzi. Akty prawne zarówno z końca wieku XVII, jak i początku wieku XVIII. No jeśli chodzi o wiek XVIII, to ci monarchowie absolutni, o których już wspomniałem, ale wiek XVIII to także bardzo ważne wydarzenia oparte już na myśli społeczno-politycznej oświecenia, która przede wszystkim odwoływała się do nowej formy sprawowania władzy, która była mocną kontrą wobec absolutyzmu. A tą formą był parlamentaryzm. Tą formą był trójpodział władzy. Tą formą był obywatel i jego prawa. Myśl społeczno-polityczna oświecenia i na tej myśli społeczno-politycznej oświecenia były oparte przede wszystkim działania mieszkańców kolonii angielskich w Ameryce Północnej, które doprowadziły w latach 1770 4-6, a przede wszystkim od roku 1776, czyli od 4 lipca, od ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych, czyli deklaracji, w której to mieszkańcy tych kolonii brytyjskich we wschodniej części
Ameryki Północnej na Wybrzeżu Wschodnim mówili, słuchajcie, do Londynu, przestrzegajcie naszych praw, daliście je, to je przestrzegajcie. Pozwólcie nam na samodzielny rozwój. Ponieważ korona brytyjska nie chciała się na to zgodzić, doszło do wojny, w wyniku której uzyskały niepodległe Stany i ukształtowały się Stany Zjednoczone Ameryki Północnej z pierwszą konstytucją na świecie, konstytucją wprowadzającą ustrój Republiki Prezydenckiej. To są lata 80. XVIII wieku. Nie musicie tu znać szczegółów. Pamiętajcie, Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych i Konstytucja Stanów Zjednoczonych to pierwsze w skali globalnej dokumenty oparte na ideologii oświecenia. Ideologii oświeceniowej. Myśli społeczno-polityczne oświecenia. Montesquieu, Rousseau, John Locke. Postacie, pojęcia. Pamiętajcie o tym, bardzo proszę. Ale także ten wiek XVIII, słuchajcie, to początek przemian politycznych we Francji, które rozpoczynają się w czerwcu 1789 roku. Tak, w czerwcu, bo one się rozpoczynają przekształceniem Stanów Generalnych w Zgromadzenie Narodowe. Oczywiście powiecie, no ale nie, bo myśmy się uczyli, że to 14 lipca 1789 roku. Nie doszłoby do 14 lipca 1789 roku, gdyby nie przekształcenia polityczne z czerwca. Tak, oczywiście, zburzenie Bastylii to symbol, ale realnie tempo zmian politycznych przybiera zupełnie nową formę właśnie w czerwcu 1789 roku. To Zgromadzenie Narodowe, to Bastylia 14 lipca, w sierpniu Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, powołanie konstytuanty i koniec z monarchią absolutną we Francji, a tym ukoronowaniem tych zmian politycznych była pierwsza konstytucja francuska z roku 1791, z września 91 roku. Następnie ucieczka króla Ludwika XVI Bourbona, który nie chciał funkcjonować politycznie w ramach konstytucji. To także bardzo ważne przemiany dalsze polityczne. To Francja Republiką, to rządy Jakobinów, to terror, to aresztowanie Robespiera w 1994 roku w lipcu, to nowy kalendarz, to kalendarz republikański Republiki Francuskiej, pierwszej Republiki Francuskiej. To rządy dyrektoriatu, to początek Napoleona. Tak, to jest koniec oświecenia. To jest koniec to jest oświecenie, to koniec nowożytności, początek kształtowania się nowego okresu historycznego zwanego XIX wiekiem. Zapraszam na następne części naszej powtórki. Zapraszam Was także na Instagram Historia i Wos z doktorem Andrzejem. Dziękuję bardzo.